Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Tylko dzisiaj podziękujmy Panu Bogu za wszystko, czym nas obdarzył i prośmy o Jego błogosławieństwo i ochronę na cały dzisiejszy dzień. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tło z ciemności. Dziękuję Ci bardzo za to, że pozwalasz mi codziennie obudzić się i zobaczyć, jak dajesz mi nową szansę, aby mnie błogosławić i kochać. Dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi odpocząć i przygotować się do kolejnego dnia, że pozwoliłeś mi obudzić się i zobaczyć, że Ty tu byłeś i czuwałeś nad moim snem przez całą noc, podczas gdy ja odpoczywałam. Ufam Tobie, że jesteś moim Ojcem i Bogiem, moim żywicielem i wspomożycielem wszystkiego, co mam i co jest mi potrzebne do życia. Dziękuję Ci, mój Boże, za wszystko, co mi dałeś, za dom, w którym mogę mieszkać i spotykać się z Tobą każdego dnia, gdzie Ty ze swoją świętą obecnością błogosławisz mnie rano i wieczorem. Dziękuję za wszystkie dobrodziejstwa, którymi mnie obdarzyłeś, Panie, a które choć nie są wieczne ani najważniejsze na płaszczyźnie duchowej, są one potrzebne do życia. Nigdy mnie nie zawiodłeś, o Panie. Ty jesteś Królem, który przez całą wieczność podtrzymuje swój lud we wszystkich ich potrzebach i za to Cię wysławiam. Panie, błogosław mojemu codziennemu życiu i życiu każdej osoby, którą kocham. Niech moja siła i wiara będą jak płynąca rzeka, jak zaszczytne źródło, które zawsze będzie poruszone przez Ciebie i dla Ciebie. Boże mój, niech się spełnia tylko Twoja święta wola. W tym dniu, abym umiała rozpoznać, co mogę zmienić, i daj mi siłę, by zaakceptować to, czego nie mogę. Oddal ode mnie pokusy, zło, ból i rozpacz, ale jeśli muszę iść tą drogą, podtrzymaj mnie i dodaj siły, zachęty i nadzieję, że uda mi się dotrwać do końca. Zachowaj pokój we mnie i w mojej rodzinie. Niech mój dom będzie świątynią i mieszkaniem Twojego Ducha Świętego. Dziś kieruj moim życiem i błogosław każdemu, kto podejmuje Twoje święte imię. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.